Już nie czynu. A to prosiła. Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich już do zajęcia miejsc. Jesteśmy przed gankiem Dworu Miłosza w Krasnogródzie. A naszym gościem jest Marcy Shore, którą pragnę, żebyśmy gorąco przywitali. Witaj. Tak się składa, że teraz sobie uzmysłowiłem, że to jest w tym cyklu letnim nasza ostatnia debata. Jesteśmy to już 50. któryś dzień, w którym codziennie toczą się debaty, spotkania literackie, koncerty, spektakle, jam session, wernisaże i że powoli to lato się domyka. Przed nami jeszcze dwa koncerty w synagodze i tutaj orkiestry klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w niedzielę wieczorem o 21:00 Misterium Mostu jako ostatni akcent tego programu letniego. Programu, w którym tak jak Elżbieta Petraitis zauważyła, nasze kolory z Marcy jakoś się dopełniają i myślę, że myśli, idee, które się przejawiały przez ten ganek, przez Krasnogródę i Sejny, dopełniają się wzajemnie i rośnie z tego jakaś opowieść. Kamyczek kolejny dołożymy dzisiaj razem z Marcy do tej opowieści, ale będę się odwoływał do różnych spoiw takiej tkanki łącznej, która wiąże to, co mieliśmy wcześniej, co się wydarzało wcześniej w Krasnogródzie i o czym chcę z Marcy Shore porozmawiać dzisiaj. Ponieważ Marcy rodzinnie spędzała ten rok pandemii w Wiedniu, więc pomyślałem o tytule naszego spotkania jako Café Europa Central, o takiej kawiarni środkowoeuropejskiej, która jest z ducha spotkania, która w tej wielokulturowej przestrzeni, często skonfliktowanej, często rozpadającej się na różne podgrupy, dzielnice i małe plemiona, kafe zawsze pełniła taką rolę agory małej, spotkania, rozmowy. Ta Café Central w Wiedniu ma swoją legendę oczywiście i tam na przełomie zwłaszcza XIX i XX wieku, za czasów Freuda, Roberta Musila, Stefana Zweiga, spotkali się bardzo ciekawi ludzie, żeby porozmawiać po prostu, wejść w jakiś dialog. Przypomniało mi się, to było w przededniu I wojny światowej, kiedy Viktor Adler właśnie w Café Central rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych jeszcze habsburskiej Austrii wtedy i powiedział, że ta wojna na pewno spowoduje rewolucję w Rosji i że to jest nieuniknione, ale wtedy on powiedział, ale któż by miał taką rewolucję poprowadzić? A Adler powiedział, a ten pan, co siedzi obok tutaj na stoliku, Mr. Bronstein, czyli Leo Trocki, tam siedział obok i tak się rzeczywiście stało. Więc taka intymna, często w małym kręgu kawiarni rozmowa może dotykać bardzo ważnych kwestii i tak sobie pomyślałem, Marcy, że właśnie kawiarnia jest blisko ducha tego, czy tym, co cię w tej części Europy interesuje. Już pozwólcie Państwo, że usiądę i zaczniemy rozmowę i skieruję pierwsze pytanie do Marcy. Właśnie myśląc, bo znamy większość książek Marcy Shore. Mieliśmy tutaj spotkania i o Kawiorze i Popiele, i o jej książce o Ukrainie, ale one wszystkie dotyczą tej części Europy środkowo-wschodniej,
ale są pisane inaczej niż Timothy Snyder napisał Skrwawione ziemie. Czyli jakby na tą opowieść historyka o tragediach historycznych XX wieku, które się wydarzyły, ty nakładasz opowieść, która jest nie tylko blisko ludzi, która jakby wyciąga z historii poszczególne nazwiska i konkretne osoby, często zresztą zapomniane czy przez nas przeoczone, ale często takie osoby też, które niosą za sobą jakiś cień, stygmat, że właściwie wydają się dla nas nieinteresujące. Piszesz o pani Bierutowej, o pani Wasilewskiej, piszesz o Broniewskim, ale piszesz właśnie w jakiś ludzki sposób, jakby pokazując twarz tych ludzi, pokazując ich dramat. Twoja perspektywa jest perspektywą zbliżenia do konkretnego człowieka, do konkretnej osoby. I tak myśląc o tym, o czym do tej pory pisałaś, no nieprzypadkowo wydaje mi się jest ten fakt, że zajmujesz się filozofią spotkania. Wiem, że piszesz książkę o fenomenologii, ale właśnie z tej perspektywy środkowo-europejskiej, wprowadzając do myśli fenomenologicznej postaci osoby z Europy Środkowo-Wschodniej. Co jest takiego w twojej filozofii pisania, Marcy, że ciągnie cię właśnie w tą część świata, do tej części świata, do Europy Środkowo-Wschodniej? I dlaczego stąd potrzebna jest ci ta perspektywa, żeby pisać o Husserlu czy o fenomenologii, ale z perspektywy właśnie Wiednia, Pragi, Krasnogródy, innych miejsc z tej części. Jak to się układa w twoim życiu, powiedz? Już? Dziękuję. Blisko. No to jest taka przyjemność być tutaj z powrotem. W zeszłym roku nas nie było z oczywistych powodów. I to jest nadal dla mnie cud, że udało nam się wrócić. Ta książka o fenomenologii miałam w głowie strasznie długo. No być może prawie od 25 lat. Kiedy najpierw, będąc bardzo młodą studentką, zainteresowałam się filozofią dissentu w środkowo-wschodniej Europie. I chyba z tego powodu, że to był zupełnie inny język niż nasz język w Stanach Zjednoczonych. I coś mnie strasznie pociągnęło w tym języku. No, kiedy Havel mówił, że no, trzeba żyć w prawdzie. No, po angielsku tak się nie mówi. To jest no, niby niewyobrażalne. I no, na marginesie bym wspominała, że nie wiem, czy państwo oglądali, ale że półtora rok temu podczas pierwszej rozprawy Trumpa na impeachment, nie wiem, czy w ogóle da się przetłumaczyć na polski, ale to była rozprawa no, przeciw prezydentowi na podstawie telefonu z ukraińskim prezydentem Zelenskim. I wśród tych świadków na tej rozprawie był człowiek, który się nazywa Alexander Windman. A on jest oficerem wojskim amerykańskim, który przyjechał, wyemigrował do Stanów z radzieckiej Ukrainy, będąc młodym chłopakiem w latach 70. On jest chyba z mojego pokolenia. Razem z braćmi i razem z ojcem. I oni uciekli z Związku Radzieckiego. Byli zakochani w Stanach Zjednoczonych. No, nadal kocha Ameryka, no tym bardziej jest wdzięczny i wierzy, no wierzy w tym kraju. I to on był
obecnie podczas tego telefonu z prezydentem Zelenskim w Ukrainie. I on był chyba jedyny z naszej amerykańskiej strony, który rzeczywiście znał ukraiński, rosyjski, wszystko zrozumiał. Więc on musiał dać świadectwo. I na samym początku on powiedział, może ja powiem najpierw po angielsku, potem przetłumaczę. Don't worry, Dad. Here in this country, I don't have to be afraid to tell the truth. No, proszę tatusiu, nie bój się. No tutaj, w Stanach Zjednoczonych, nie musisz się bać mówić prawdę. I to złamało mnie serce. Ja chciałam go objąć. Po pierwsze, bo nie było prawda, bo to widać było, że no, oczywiście Trump się pomści. Ale po drugie, bo jak on mówił, tutaj nie musisz się bać mówić prawda. To nie była taka prawda w amerykańskim sensie. To właśnie była ta prawda w sensie, którego używało no, dysydentów w Związku Radzieckim w komunistycznej Europie w latach 70. i 80. I ja to zrozumiałam. To był bardzo wzruszający i tragiczny moment właściwie. Ale to było na marginesie, ale ten cały projekt o fenomenologii to pochodzi od tego znaczenia prawda. No, którą zrozumiała, albo którą starałam się zrozumieć, no, mając 18-19 lat. Co to znaczy ta prawda i dlaczego to miał dla tych ludzi w latach 70. i 80. taką magiczną moc? No, co tam było? Co tam było w tym prawdzie? I kiedy najpierw ja pojechałam do Pragi, do Bratysławy i zaczęłam rozmawiać z dysydentami, już z byłymi dysydentami, ja stopniowo zrozumiałam, że nie chodziło o to, że wszyscy się starali zostać Amerykanami. Nie chodziło o to, że wszyscy czytali Hobbesa, potem Locke'a, Rousseau'a, Tocqueville i tak dalej. To nie chodziło o to, że to była jakaś teleologia do liberalnej demokracji, że właśnie była inna tradycja intelektualna i to była tradycja przez Patoczkę, przez Heideggera, Sartra, Husserla, no, do Brentano, do Masaryka. I wtedy zorientowałam się, no, nawet mgliście, mając 20, już 21 lat, że to prawdziwe, ciekawe pytania, to są związane z tą tradycją filozoficzną. Ale uważałam, że nie jestem na tyle mądra, by czymś takim się zajmować. Więc zastanawiałam się nad tym latami, aż wreszcie czułam się stopniowo na siłach, by zająć się tym tematem. I potem to jeszcze trwało długo, aż znalazłam właściwie wątek, by napisać, by zorganizować tę książkę. Ja szukałam, latami ja czytałam, nauczyłam się niemieckiego, czytałam po niemiecku, po polsku, po czesku, po rosyjsku. Ja szukałam i ja zaczęłam zrozumieć te rozmaite postaci, te pomysły, ten rozwój, te tradycje, te różne momenty, te konsekwencje, ale szukałam struktury. Nie wiedziałam, jakby to się dało napisać, ogarniać taka historia. No, aż wreszcie natrafiłam na pewien tekst Józefa Tischnera na temat spotkania. I wtedy zrozumiałam, że to jest właściwie to, czego szukałam. Bo ja bardzo nie chciałam pisać z takiego punktu widzenia, więc ta cała historia fenomenologii, egzystencjalizmem, no, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir, to jest bardzo dobrze napisanie w stosunku do Francji, w stosunku do Niemiec. I bardzo nie chciałam napisać taką historię, w której ja bym w jakimś defensywny sposób powiedzieć, ale popatrz, bo tutaj po
W tym małutkim mieście też coś się stało, albo ci ludzie też czytali jakoś biernie, coś rozumiały. Jest taka skłonność, żeby być defensywny, żeby się obronić, że przecież ja znam ten kawałek świata i no też oni mieli no tu i tam od czasu do czasu coś do powiedzenia. I właśnie ten wątek wpływu, jak ta niemiecka filozofia wpływała na Polskę na przykład, ja uważam, że trzeba jakoś uciec od tego całego wzoru, bo to jest pułapka. I ja chciałam opowiadać historię. No i ja uważałam, że to jest sama w sobie niesłychanie ciekawa historia, że nie trzeba się obronić. Nie trzeba być defensywny. No po prostu ja chciałam po prostu spokojnie opowiadać i niech ta historia sama w sobie coś mówi. I ten wątek spotkania, ja zrozumiałam, że to jest to, że nie trzeba pisać z punktu widzenia wpływu, trzeba pisać z punktu widzenia spotkania. Byli to rozmaite moment spotkań wśród poszczególnych ludzi. I tak jak opisuje Tischner, to były właśnie takie momenty spotkania, no, w których zaczyna dramat wnioski, którego nie da się przewidzieć. Jak opowiadasz o odkryciu spotkania u Tischnera, to wracam cały czas myślą do mojego doświadczenia, kiedy z kolei wyjeżdżałem do Nowego Jorku i miałem, pamiętam, pierwsze wykłady, spotkania w New School. I pytanie, czy zaskoczenie ludzi, bo to nie przychodzili tam tylko studenci, tylko też ludzie z miasta na to spotkanie było, a ja mówiłem o filozofii dialogu, o filozofii spotkania i zaskoczenie było takie, ale pan z Polski? I o takich sprawach, o tolerancji, czyli jakby spodziewano się, było takie oczekiwanie, że będzie nowa opowieść o konflikcie, będzie nowa opowieść o skrwawionych ziemiach, o całej traumie i tragizmie tej ziemi. Natomiast, i to jest moje pytanie, Mirko, czy nie widzisz jakiejś zależności? No bo tak, na wyciągnięcie dłoni tutaj urodził się Lewinas w Kownie. Niedaleko w Galicji, silnie związany, nie urodził się, ale dzieciństwo spędził Martin Buber. Mówisz o Tischnerze, który pisał o filozofii spotkania za komunizmu w latach 60. i 70. Czyli mówimy o opresyjnych sytuacjach, które, przed którymi stawia nas historia tutaj, a jednocześnie rodzi się jakiś nowy język, dotyczący, ty mówisz, prawdy, dialogu, spotkania. Czy widzisz jakąś zależność między doświadczeniem bardzo bolesnym i tragicznym, a rodzeniem się właśnie takiej filozofii spotkania, wiesz, czy której tak głęboko ujętej może nie być na przykład na Zachodzie, czy tam, gdzie się z nią spotykałaś. Czy tu istnieje jakaś współzależność? A to jest doskonałe pytanie. Oczywiście nie da się powiedzieć na pewno, bo nie da się dotrzeć do źródła, no, do powodu, no, danej historii. Można opisać, co się stało, ale nie da się zrobić badania skontrolowane nad prawdziwym życiem. Ale wydaje mi się, że coś w tym jest, bo na przykład ja zastanawiałam się długo nad tym, że jest cała literatura na temat tłumaczenia i pojęciowo, i dosłownie językowo, no, fenomenologia i tego całego ruchu filozoficznego z niemieckiego na francuski, z Niemiec do Francji. I okazało się, że byli cztery kluczowi tłumaczy. Lev Shestov, Emmanuel Levinas, Aleksandr Kozhev i Aleksandr Koire. I wszyscy ci tłumaczy dosłownie i pojęciowo z niemieckiego na francuski, wszyscy mieli język rosyjski jako język ojczysty. Czy to jest przypadek?
Można, ale nie da się udowodnić, ale to daje do myślenia, bo to dziwny przypadek. Wspomniałeś Szestowa, Lwa Szestowa, który pierwszą książkę jego, którą przeczytałem, to była Apoteoza nieoczywistości, bezpoczwienność. Która teraz sobie to uświadamiam mówiąc, to przecież chyba jest bliska temu konceptowi nieprzewidywalności Tima Snydera, prawda? Na której on sadza tą nową opowieść o wolności. Nieoczywistość, czyli ta świadomość, że Ateny, rozum nie dadzą nam wolności, jak Szestow to twierdził. Oczywiście jest pytanie, gdzie jest dzisiaj ta Jerozolima, prawda? I gdzie będziemy jej szukali. Ale sam wysiłek, tak jak ty szukasz nowego języka, tak jak myślę, że to jest coś wspólnego wszystkim tym właśnie naszym spotkaniom tego lata. Jakby pójścia pod prąd utartym pojęciom, sformułowaniom, które już niewiele znaczą. Musimy na nowo nazwać wolność, musimy na nowo nazwać solidarność, musimy na nowo nazwać spotkanie czy dialog. Ta nieoczywistość Szestowa jest też jakąś tajemnicą spotkania, wydaje mi się, prawda? Bo o to chcecie zapytać, bo ty wchodzisz do tego spotkania, można powiedzieć, nieprzygotowana. Tak jak powiedziałeś, 20 kilka lat ci zabrało, żeby w ogóle poczuć, że masz legitymację, czy wiesz, do tego, żeby o tym, bo jesteś z zewnątrz, bo jesteś troszkę z innego świata, ale daje ci też tą siłę, że ty nie jesteś zamknięta w tym świecie, do którego przychodzisz. Jesteś nieoczywista. Jest twoje spojrzenie z kolei na nas, odczytanie nas jest kompletnie nieoczywiste. To było zaskoczenie nasze, gdy czytaliśmy Kawior i Popiół. Właściwie pisałaś o naszej historii, o naszych pisarzach, intelektualistach, ale kompletnie w nowy sposób. Całkowicie dla nas nieoczywisty wtedy. Czy zmierzam do tej tajemnicy spotkania, bo chciałbym, żebyśmy ją bardziej rozwinęli. Czy fakt, że jesteś z zewnątrz, że jesteś troszkę obca, że jesteś, że piszesz w ogóle, czy że do pisania wybierasz kwestie, które nie są dla ciebie swojskie, ma jakieś znaczenie w prawdziwym spotkaniu? No dla mnie tak. Oczywiście nie jestem obiektywna, bo ja też zajmuję się tą częścią świata, do której no same nie należy. Ale no co ja bym powiedziała, że no dla mnie by patrzeć od zewnątrz, to jest trochę tak, jak Wiktor Szklowski opisuje ustronienia. Czy jest polskie przetłumaczenie na ustronienie? To jest roztranienie po prostu. Roztranienie bardzo trudno przetłumaczyć na polski. To jest niby, to ma coś wspólnego z wyobcowaniem. Właśnie. A to jest to rosyjski, bardzo precyzyjny, żeby i dla Szklowskiego, dla tej teorii literackiej, no to jest ten moment, kiedy czytamy poezję i ten język poetycki jest trochę dziwaczny. Że poeta, tutaj mamy poeta, poetkę, że poeta opisuje tę samą rzeczywistość, którą no, oglądamy bez przerwy, ale w jakiś dziwnie, niby ekscentrycznie, niezwyczajny sposób. A to nam pozwala, by naprawdę widzieć to, co przedtem tylko uznawaliśmy. No, że przez cały czas widzieliśmy, ale naprawdę nie widzieliśmy. I ten moment strąśnięcia, no ten moment zachwiania, kiedy coś jest dziwnego, kiedy już nie czujemy się stabilni, kiedy coś wyobcuje nas od tej normalności, to jest ten moment, kiedy mamy szansę, by naprawdę zobaczyć coś. I no, czasami ja opisuję się
to jazwisko bycie cudzoziemcem jako stan ostranienia. Jako wszystko jest trochę dziwnie. Wszystko, co jest niby normalnie dla tutejszych, jest dla tamtejszych trochę dziwnie. A ta dziwność to daje inny punkt widzenia. No właśnie z tego powodu, to też na marginesie, 5 lat temu przed naszymi katastrofalnymi, jak się okazało, wyborami, że błagałyśmy dziennikarzy z rozmaitych krajów, by przyjechać do nas. Bo ja zrozumiałam, że to jest taki moment, kiedy korzyści epistemologicznie, powiedzmy, bycie cudzoziemcem są szczególnie ważne. I Natalia Gumeniuk na przykład, ona przyjechała z Kijowa i ona udało jej się widzieć, zobaczyć, dowiedzieć się, zrozumieć rzeczy, które my sami nie zrozumieli, bo to było zbyt dla nas normalnie. I my nie widzieliśmy z taką jaskrawością, którą ona widziała. A propos tego, właśnie ja chciałbym ciebie zapytać, bo to polskie przetłumaczenie szóstowo, apofeoza nieoczywistości, to jest ta nieoczywistość jako tłumaczenie bezpoczwienności. Tak. Co ty o tym myślisz? To nie jest dokładnie to samo. Nie jest dokładnie to samo i potem się ukazało drugie tłumaczenie, które brzmi apoteoza niezakorzenienia po polsku, ale wydaje mi się, że tamto londyńskie, bo to było wiesz londyńskie wydanie Niny Karsow tłumaczenie, to było, że ono jest trafniejsze. Apoteoza nieoczywistości niż, bo trzeba długo by tłumaczyć, jak rozumiemy to wykorzenienie, wiesz, i ona na początku źle, trochę na mylny trop sprowadza myśl Szestowa. Natomiast nieoczywistość, bezpaczwienność, to jest właśnie, myślę, że blisko twojego ostranienia, a mojego obcowania. To znaczy, bo stranny jest też w sercu tego słowa Szkłowskiego, ostranienie, czyli stranny jest częścią tego, co doprowadza do prawdy, do rzeczywistości. Tak jak w moim obcowaniu, obcy jest ten, który prowadzi do wspólnoty, do bycia razem, że jakby bez obcego nie ma wspólnoty tak naprawdę. W tym naszym słowie obcowanie, które ja tłumaczę bardziej uniwersalny jako Xenopolis, ale to w sercu jest ten inny, prawda? Ten obcy, który dopiero zawiązuje całość. I błędem byłoby, i myślę, że tutaj jakby to są te tradycje, które wyprzedzają filozofię dialogu nawet, że, bo to nie chodzi o to, żeby zasymilować innego czy obcego. Wiesz, nie chodzi o to, żeby go zrozumieć tylko chodzi o to, żeby on pozostał sobą w tej, żeby miał prawo do tego, bo wtedy dopiero się pełnia zawiązuje. Wtedy ten stół, wiesz, wigilijny z pustym krzesłem się dopełnia, prawda? Gdybyśmy mieli go jako oswojonego, znanego i tak dalej, to już byłoby, to byłaby już inna historia. Dlatego to jest tak ważne. A moje pytanie do ciebie, Mirko, będzie szło ku temu spotkaniu, bo wracam znowuż do tej zmiany perspektywy od dużej historii, dużych liczb, dużych zjawisk historycznych. Ty przechodzisz do tego, co indywidualne, do tego, co poszczególne. Czyli jakby idziesz tropem tego wątku, który u nas latentu rozpoczęła Irena Grudzińska-Gross, tym wykładem Tony Judd Lecture o przejściu do cywila w jakiś sposób, i Alberta Camus, i Miłosza, czyli znajdowaniem bohaterstwa w pojedynczym, w codziennym, w cywilnym życiu, że zdjęcie jakby tego bohatera z barykady, a odnalezienia go i doceniania właściwie takich wartości, też honoru, też rycerskości,
ale w życiu codziennym bez wojny, prawda? Bo w pracy organicznej, nie wiem, w różnych innych cywilnych działaniach. Twoja opowieść o Ukrainie w czasie wojny jest właśnie opowieścią z cywila. Przecież, prawda? Ty wyłuskałaś jakby ludzi konkretnych z tego, z tej masowej liczby, prawda? I opisałaś bardzo konkretne losy. Czy to jest też to, w czym tak naprawdę spotkanie się wydarza, że to musi być konkretne, wiesz, że spotkanie jest realne wtedy, kiedy jest pojedynczym, osobnym? No to jest dobre pytanie, bo to też jest różnica chyba między moim pisaniem a tym pisaniem. A nie wiem, czy to jest moje ograniczenie, że dla mnie, żeby pisać o przeszłości, żeby pisać o historii, trzeba wykonać jakiś skok wyobraźni do życia innych, do życia obcych, do miejsca i do czasu, w którym rzeczywiście mnie nie było. I jestem w stanie to zrobić tylko na podstawie indywidualnych ludzi, bo to masa już jest abstrakcja, tłum już jest abstrakcja. Jestem w stanie wykonać ten skok wyobraźni, no tylko do życia poszczególnych ludzi, więc to dla mnie to daje tę realność do tego pisarstwa i bez tego ja czuję się niezadowolona, jak opisuję to, co generalności, albo no coś w ogóle, ale ludzkie życie ma dramat właśnie na poziomie poszczególnych ludzi. To jest a propos tej nieprzewidywalności. To jest dla Tischnera, to jest właśnie to spotkanie między ludźmi, jest ten moment nieprzewidywalności. No nie wiadomo, co będzie z tego spotkania. Nikt nie wie. No i cały ludzki drama polega na tym, że nikt nie wie. No i a propos Toniego, Irena jest bardzo skromna, bo ona taka jest, ale no jako przyjaciółka ich i jako historyczka patrząc wstecz, wydaje mi się, że ten moment no najbardziej dramatycznego spotkania w życiu Toniego to był właśnie ten moment spotkania Ireny i Jana. Gdyby nie to, no Toni nie miałby niczego wspólnego z tą całą częścią świata. No to spotkanie zupełnie go zmieniło. I to było do dużego stopnia, to było absolutnie przypadkiem, że on to był w Atlancie. Co Atlanta ma wspólnego z Krasnogródą, ale okazało się, że no jak historia jest pełna przypadkowości i przygodności i że właśnie ta droga prowadzi z Atlanty do Krasnogródy i nie da się zrozumieć całą jego biografię, szczególnie intelektualną biografię, bez zrozumienia tego kluczowego spotkania. Ta próba, teraz pamiętam taką pierwszą pracę Edith Stein, wiesz, która chyba to był jej doktorat, z zagadnień wczucia, prawda? Tak, sprawa w spotkaniu jest też szalenie ważna w tym, żeby potrafić wczuć się, czy mieć szansę do tego, żeby wczuć się w innego, w rozmówcę i znaleźć na to sposób, żeby przeniknąć czuciem, co myślę jest twoim warsztatem, który jest w dużej mierze oparty na odczuwaniu, na emocjach, których nie lekceważysz. Naukowiec powiedział, że to jest niebezpieczne i nieprofesjonalne czasem, prawda? Ale ty inaczej rozumiesz to odstranienie, bo nauka często rozumie odstranienie jako zimny dystans, prawda? Natomiast u ciebie jest zaufanie do tego, co ludzie czują, jakimi emocjami się kierują i potrafisz to przełożyć na język swojej opowieści. Jakich masz jeszcze bohaterów swojej książki o spotkaniu? Z kim rozmawiasz, pisząc tą książkę?
No jest stosunkowo duże, bo to jest strasznie długa książka. Ale może najpierw bym opowiadała coś o Edycie Stein, bo jestem od dawna już zafascynowana tą historią. Oto ona jest, pewnie trochę już znaczy się na ten temat, ale ona była córką, dzieckiem najmłodszym w dużej żydowskiej rodzinie w Wrocławiu, który wtedy był Breslau. I to była ortodoksyjna rodzina. Ona się zdecydowała, będąc nastolatką, że już nie wierzy w Boga, że on szuka nowego źródła prawdy. I będąc na uniwersytecie, ona słyszała o tym filozoficznym kręgu około Husserella w Göttingen w Niemczech. Ona tam pojechała, by studiować fenomenologię u niego, właśnie z powodu tego, że ona szukała prawdy. Ona chciała być pewna, że świat istnieje, że jesteśmy w stanie bardzo jasno i wyraźnie zobaczyć i obejrzeć ten świat. I będąc tam studentką, ona poznała i studenci wtedy oni przychodzili z rozmaitych części świata do Husserella, między innymi Roman Ingarden, też taki młody chłopak wtedy z Uniwersytetu w Lwowie, który wtedy już był Lemberg w Austrii. I on też przyjechał i oni się tam poznali. Potem wybuchła pierwsza wojna światowa. Ingarden wrócił do domu i do Krakowa i on starał się wstąpić do Legionów Piłsudskiego, ale z powodu jakiejś wondy w sercu, nie przyjętego, ona dobrowolnie zgłosiła się jako pielęgniarka, pracowała w szpitalu przez jakiś czas i potem ona dostała jakąś wakację, czekała na wiadomość, kiedy ona ma wrócić na wojnę. I akurat w tym momencie okazało się, że to było w 1916 roku, że Husserl się przeprowadził do Freiburgu, on dostał tam nowe stanowisko i Stein i Ingarden byli jedyni wśród jego starych studentów, którzy przyjechali niby z nim. Ingarden, bo on nie został przyjęty do Legionów i Stein, bo ona wciąż czekała na nowe zadania od wojny. I tam ona napisała, ona skończyła napisanie tej rozprawy doktorskie o zagadnieniu wczucia. I to był bardzo dramatyczny moment, bo oni byli niby sami wśród studentów, to był w czasie wojny, nie było wiadomo, co będzie z Polską, czy Polska w ogóle się stworzy. I poza tym ich przyjaciele, czy inni studenci, walczyli w tę wojnie. I bardzo bliski przyjaciel, ten najlepszy podobno student doktorant Husserella, Adolf Reinach, on zginął na froncie, walcząc po stronie niemieckiej. W każdym razie ona zakochała się w nim. Jak on, czy on też naprawdę ją kochał, nie wiadomo, a chyba ta tajemnica już pozostanie na zawsze, bo one już nie żyją. Już w romanie. Tak. On się zakochał w Ingardenie. I to był bardzo intensywny moment, bo i podczas wojny, i sami, i intensywnie studiowały filozofię, to Ingarden, to on tak starannie czytał tę dysertację, to oni się spotkali codziennie, rozmawiali o filozofii. I jednocześnie było to napięcie nie z powodu tego, że ona była Żydówka i on był Polakiem, ale z powodu tego, że ona była Niemką, a on był Polakiem. A ona była szalenie patriotyczna. Ona była absolutnie przekonana, że Niemcy, że ten państwo niemieckie, że
to jest no, zbawiciel świata, że nie może być niczego innego, to tylko Niemcy są w stanie uratować świat, cywilizacja, to znaczy niemiecka kultura. I on oczywiście był Polakiem i oni oczywiście rozmawiali po niemiecku. Ona szalenie go kochała, ale jednocześnie była trochę protekcjonalna wobec niego. On był w stanie widać swoją pracę po niemiecku tylko z jej pomocą, bo ona zredagowała no, ten niemiecki. Oczywiście ona miała taką korzyść, bo to był jej język, a nie jego język, więc ta cała dynamika ta odegrała pewną rolę. W każdym razie no, wojna zbliżała się do końca. I w końcu okazało się, że oczywiście, że Niemcy nie wygrają, a ona zupełnie się załamała. Wróciła do matki, do domu, do Wrocławia, a zaprosiła go na Boże Narodzenie, no, czyli na ten okres czasu, bo przecież to jest żydowska rodzina, więc pewnie tam nie świętuje. Ale w każdym razie ona go tam zaprosiła i czekała na niego. I akurat w tym momencie, pod koniec 18 roku, wybuchła przemoc między Polakami i Niemcami na Śląsku, bo to był Wrocław, Śląsko, no znaczy się na tym. I to był najgorszy moment, no, żeby mieć polskiego gościa u siebie w takiej patriotycznej niemieckiej rodzinie w Wrocławiu. Więc ona napisała do niego i odprosiła go, no, wyprosiła go, no, właśnie z przeproszeniem i powiedziała, że oczywiście on by był bezpieczny w jej domie, ale ona nie jest w stanie zapewnić, że są na ulicy, co się dzieje, że to jest strasznie pretensje no, przeciw Polaków w ogóle. Oni oczywiście byli po stronie tych Niemców. W każdym, jak odprosiła go można? Jak po polsku? Że? Odwołała zaproszenie. Odwołała zaproszenie. Nie ma takiego jednego słowa. Tak? Odprosiła, tak? Odprosiła? No, państwo zrozumieją, o co chodzi. W każdym razie no, odwołała to zaproszenie i on zamilczał, nie odpowiadał. I ona zaczęła strasznie się zdenerwować. I ona no, napisała raz, jeszcze raz, błagała o odpowiedź. Ona nic nie otrzymała od niego. A wreszcie w wrześniu 19 roku on napisał do niej i powiedział, że właśnie się ożenił z Poko. A ona się załamała. I ona odpisała tego samego dnia i błagała, żeby on spalił wszystkie jej listy. Które oczywiście on tego nie zrobił i z tego powodu ja znam tę historię, bo właśnie on tego nie zrobił. No, więc zobaczycie, że jestem voyeurystycznie praca historyka, bo ja nie powinnam było czytać tę korespondencję. No, bardzo jej zależało na tym, żeby on spalił, ale nie spalił. Potem ona, ja wiem, że to zbyt długo rozmawiam, ale to jest bardzo długa historia, potem ona się nawróciła na katolizm. A kiedy Hitler doszedł do mocy, akurat w tym momencie ona się zdecydowała, że zostanie zakonnicą. A weszła do klasztora. I w końcu ona została zamordowana w Oświęcimu jako Żydówka. Że Gestapo przyszła po niej w klasztorze. W Holandii. Ona wtedy była w Holandii w czasie wojny właśnie z powodu tego, że te inni zakonnicy no, chcieli jej jakoś ochronić, ale nie udało się. Więc ona została zdeportowana do Oświęcimu i zamordowana jako Żydówka. To było w roku 1942 roku. 26 lat później w Krakowie Karol Wojtyła coś słyszał o Edycie Stein, który zaginął w Oświęcimie, Żydówką, która nawróciła się i studiowała fenomenologię
I Wojtyła akurat w tym momencie interesował się fenomenologią i czytał Schellera, ale nikt w Polsce nie znał Edity Stein wtedy. Ona była, nikt nie przeczytał oprócz Ingardena Husserella tej dysertacji, poza tym to było po niemiecku, nie przetłumaczona, ale jakoś się okazało, że chyba, nie wiem czy przez Tischnera, ale Ingarden jakoś zaprzyjaźnił trochę z Wojtyłą. Wojtyła poprosił Ingarden o to, żeby on wygłosił wykład na temat Edity Stein. A Ingarden, który nie wiem, czy on był naiwny, nie wiem do końca, jakie uczucie on miał no wobec niej, to nie wiadomo, bo jego listy nie przeżyły niestety. Ale on bardzo dobrze przygotował ten wykład. On wygłosił ten wykład w 1968 roku w mieszkaniu Karola Wojtyły w Krakowie i pięknie odpowiadał no, o tej pracy, o znaczeniu tej pracy, o tym, co rozmaite wątki i pomysły on miał bardzo długo przed Heideggerem, przed Sartrem, że ona nigdy nie została do żadnego kredytu. I on opisał, jak ona szukała czegoś. Nie wiem, czy szukała Boga, czy szukała prawdy, ale bardzo wielkodusznie, bardzo wrażliwie opisał tę całą historię. A Wojtyła był absolutnie zafascynowany. Ona była jakoś szczególną inspiracją dla niego. 10 lat później mniej więcej on został papieżem i jak on został papieżem, on kanonizował Edity Stein, no i teraz jest katolicko święto. Więc to było niby nagroda pocieszenia na to, co Ingarden ją porzucił za te polko, no chociaż to było też, no przynajmniej częściowo jej wina, bo przecież no to ona odwołała to zaproszenie. Ale ta przypadkowość historii, że ona została święta właśnie przez Ingardena, który załamał jej serce, no to jest no, dla mnie jako historyk, to jest fascynująca historia. To samo w sobie warto odpowiadać. No co to znaczy, jakie to ma znaczenie, co niech czytelnicy się zdecydują. Bardzo ci dziękujemy za tą opowieść, bo to rzeczywiście materia spotkania jak na dłoni. Mhm. To jeszcze jedno pytanie, zanim zaproszę Państwa do rozmowy. A co cię tak uderzyło w Tischnerze i w jego koncepcji spotkania? Bo rozumiem, że to się stanie jakby takim spoiwem całej książki, prawda? Co jest niezwykłego dla ciebie, nowego? Bo też spodziewam się, że jeżeli twoja książka ukaże się w języku angielskim, to będzie takie jedno z pierwszych okien, które wprowadza w język angielski myśl Tischnera. Mhm. No Tischner ma doskonałe poczucie dla dramatu. To Iwa, no ty jesteś w lepszym stanie opowiadać o tym, ale on ma to, on rozumie teatr, on rozumie narrację. Więc jednej, i on jest w stanie syntetyzować rozmaite rzeczy. To był, oczywiście to był Levinasa, ten face to face, to, że jak oglądać na drugiego człowieka, to jest ten kluczowy moment. No, dla Husserella ten cały problem to był ten problem epistemologiczny, jak Kołakowski jeszcze nazywa, że to jest problem mostu. No, jak można przekroczyć granicę no, od podmiotu do przedmiota, od świadomości do świata. To jest ten problem mostu. I dla Levinasa, który też był studentem Husserella, to było no dobrze, ale co to znaczy, kiedy musimy przekroczyć granicę od jednego podmiotu do drugiego podmiotu? To nie może być dokładnie tak samo, jak od podmiotu do przedmiotu. Przekroczyć tę granicę od jednej świadomości no, do długopisa, to nie może być tak samo, jak przekroczyć granicę od jednej świadomości do drugiej świadomości. Więc dla Tischnera ten kluczowy moment jest ten moment, kiedy patrzysz na oczy drugiego człowieka i zrozumieć, że to jest inna świadomość. I to jest ten moment, ten strasznięcie, ten zachwianie,
ten moment, kiedy wszystko zostaje się kwestią. I dla Levinasa to jest ten kluczowy moment, no i epistemologicznie, i ontologicznie, i moralnie. Bo nie da się patrzeć w oczy drugiego człowieka bez tego poczucia, że ten stosunek też ma rozmiar etycznie. I oczywiście dla Tischnera ten rozmiar moralnie, etyczny był szczególnie ważny, bo on przez cały czas też myślał, no i w kategoriach teologicznych, i w kategoriach filozoficznych. No co, jakie mamy obowiązki wobec tego drugiego. I to, co mnie wyciągnęło w Tischnera, a ja jestem niewierząca, ale ten szukanie źródła tej moralności, no właśnie w naszych stosunkach do drugiego człowieka. I właśnie ten poczucie, że to nie jest tylko moment wyboru moralnego, to też jest ten moment rozpoznięcia dramatu. I ten dramat jest pełen przypadkowości, przygodności, nieprzewidywalności. Nieoczywistości. No właśnie, to jest ten moment, kiedy, no a propos Szestowa, więc ten oryginalnie po rosyjsku bez poczwności, to jest bezsłownie niby bez podłogi, bez gruntu. No jak nie masz gdzie jest stabilnie, by tam stać. I dla Tischnera ten moment spotkania to też jest ten moment bezpoczwności, ale właśnie to ma w sobie coś dobrego, bo to jest właśnie ten poczucie, że nie ma tej stabilnej podłogi, to daje możliwość, to jest nasza wolność, to jest nasze otwieranie się na drugiego. No i chyba szczególnie mnie pociągnął ten to, że on docenia te potencjalnie dramat, no, który jest zawierany w tym. Drodzy Państwo, to jest ten moment, żebyście się może włączyli do tej rozmowy. Bardzo proszę, Dawid jest tam z mikrofonem. Jeśli chcecie zadać pytanie, podzielić się refleksją, bardzo proszę. Pogłoski o filozofach. Wiatr ustał, jest taka cisza niesamowita dzisiaj. Tak, ja pozwolę sobie pytać, czy w twojej książce, którą rozumiesz, piszesz, niedługo ją wydasz, ta historia Ingardena i Edyty Stein, ona jest jakąś ważną osnową, jest jakimś elementem wątku narracyjnego tej książce, ten przykład, bo to, co powiedziałaś, jest po prostu wzruszające, piękne i takie niesamowite w kontekście to, co Krzysztof zadałeś pytanie, ta wielka historia i jeden poszczególny przypadek. I to właśnie ta Żydówka, Polak, Niemka, prawda, i pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa, te koła historii. I to pytanie, czy ta historia jest jakaś ważna, ważnym spójnikiem, zwornikiem w twojej książce? No, to dobre pytanie. Jest, a nie tylko. Bo to jest strasznie długa książka, a nie mogę powiedzieć, że wkrótce wydam. To będzie kiedyś wydam, jestem w trakcie. Ale to jest trochę niby epicka powieść i są rozmaite pokolenia. To się zaczyna od Husserela, Masaryka, Gustawa Szpieta i Szestowa. No, przez te rozmaite pokolenia do chyba ten wśród ostatnich spotkań, to jest to słynne spotkanie Adama Michnika z Havlem na Śniese, no na Gorze.
I bez tego spotkania nie mielibyśmy tego tekstu Siła bezsilnych. I to jest, no, dla mnie ten tekst był absolutnie kluczowy już, no, od samego początku, że ten Siła bezsilnych to był moment, kiedy zrozumiałam coś. Ja ciągle, i przeczytałam po raz pierwszy, będąc jeszcze nastolatką, i teraz ciągle wracam. I to był też ten moment, że gdyby oni się nie spotkali tego dnia, poznali na tym gorzie, so teraz myślę, że to jest bardzo nieprawdopodobnie, bo to jest, no, to jest właśnie dosyć, to jest wyzwanie, taka ciężka, to jest w górę i Adam i Havel, oni nie są sportsmanami, no, ale jakoś udało im się dotrzeć na te góry. I z tego powodu mam i ten tekst, który jest w ogóle niesamowity. To jest moim zdaniem wśród najważniejszych tekstów 20. stulecia. Więc co te rozmaite pokolenia? I staram się, i właśnie we wstępie, i, no, i też trochę w konkluzji tej książki, ja też mam jako swoją analizę o rozwoju tego całego ruchu filozoficznego, co to znaczy szukać prawdy. I ta historia fenomenologii, fenomenologia jest no, trochę esoteryka, I mean, to jest strasznie skomplikowane, to trwało lat, aż wreszcie zrozumiałam, że trochę zrozumiem, co Husserl miał na myśli. I właśnie kiedy Krzysztof Michalski umarł w 30 roku, myślałam sobie, że to jest koniec, już nie mam szansy, bo Krzysztof ciągle ze mną rozmawiał o tym. 13, tak. To było już 8 lat temu. To jest tak, to jest niesamowite. To wydaje mi się, to było wczoraj. Ale jak on jeszcze żył, no i czytaliśmy razem Husserla i myślałam sobie, że mam szansę. I kiedy on umarł, myślałam sobie, już koniec wszystkiego, już nie mam szansy. Ale stopniowo, ja nie jestem 100% pewna, ale stopniowo wydawało mi się, że mniej więcej rozumiem. Właśnie Krzysztof dużo mi pomagał. Bo Krzysztof, który był absolutnie przeciwnikiem Husserla, no i był największym jego krytykiem, jego filozofia, a też był najbliższym przyjacielem. Kochał go. No i on potrafił się zaprzyjaźnić. I przez Krzysztofa lepiej zrozumiałam Husserla. A i a propos tłumaczenia i odstranienia, to trwało długo, aż czułam się, że dosyć dobrze znam niemiecki, by naprawdę zrozumieć, co się działo. No i potem, jak czytałam krytykę Krzysztofa Husserla po rosyjsku, zrozumiałam, że właśnie pewne rzeczy są o wiele jasniejsze po rosyjsku niż po niemiecku. No bo na przykład po niemiecku, no tak jak po polsku, jest tylko jedno słowo na prawda, jest prawda. No po niemiecku jest Wahrheit, a po rosyjsku jest prawda i istina. I to daje możliwość no, rozróżnić kluczowych tematów. Poza tym Krzysztof tłumaczy evidence od Husserla, co jest dosłownie jako dowód, ale to i po angielsku, i po niemiecku raczej nie ma sensu. I Krzysztof tłumaczy evidence na rosyjski jak oczywidność. I to nagle, ten całe pojęcie ma jasność po rosyjsku, którego nie posiada po niemiecku. I przecież to jest pojęcie Husserla, który wcale nie znał rosyjskiego. Więc to różnie taki poziomy no, tłumaczenia. I staram się jakoś opisać i te tłumaczenia poprzez pryzmat narracji tych spotkań i tych związków. I cała sztuka polega na tym, nie wiem, czy mi się uda, zobaczymy. Proszę bardzo. Dobrze. Ja właściwie nie pytanie, tylko no, historia Edyty Stein i Ingardena tak nas poruszyła. Ja tylko dopowiem, że z tej ortodoksyjnej rodziny jeszcze jedna osoba przeszła na chrześcijaństwo, to była siostra Edyty Stein, też poszła do Karmelu, do tego samego zakonu i też została wywieziona do Oświęcimia, nie wiem czy razem, we dwie w sensie, tak i zginęła, no właśnie. A jeszcze tak na koniec, czy pani słyszała o tym, jak Tischner mówił, ile jest rodzajów prawdy?
Po góralsku oczywiście mówię. Tak. Tu. Dawidzie. Ja musiałam sobie spisać, żeby po prostu nie zapomnieć tego, co chciałam powiedzieć i chciałam się po prostu jakby wchodzić wam w słowa i komentować, albo też wspominać. Niezwykle wam dziękuję, bo to jest fascynująca absolutnie rozmowa i no, fascynujące spotkanie i czuję, że niezwykle moje też. Przypominam też Cezarego Wodzińskiego, który niezwykle dużo o takich spotkaniach różnych też opowiadał. I o Szestowie pisał i oczywiście o Szestowie jak najbardziej też. Bardzo, bardzo ci dziękuję, dlatego że właśnie Cezary Wodziński nazywał siebie filologiem i bardzo wiele rzeczy wychodzi ze znajomości języków. Z tego, że chcemy języki poznać i ucząc się języków, bardzo wiele przed nami się otwiera sensów, które są niezwykle ważne w spotkaniach między ludźmi. Między tym, że my tracimy tą podłogę, ten grunt, tak? Jak na promach kołyszemy się i to, co powiedziałeś, wspaniałe słowo odprosić, tak? Jak kiedyś mi kolega taki opowiadał, że pewna Amerykanka na pytanie, co robisz, odpowiedziała, że siedzę i jedzę, czyli jem po prostu, tak? Ale to są wspaniałe właśnie takie rzeczy. Między innymi proszę sobie wyobrazić, jaka może być różnica w rosyjskim między prawda a istyna, tak? Istny jest głęboko religijnym, duchowym słowem. I ja chyba nie wyobrażam sobie, żeby organ partii komunistycznej, czyli Gazeta Prawda, nazywała się Istyną, prawda? więc to jest taka rzecz. Jeszcze co chciałam powiedzieć, aha, skomentowałeś też spotkanie Michnika z Havlem, prawda, że poniekąd ten tytuł jest Siła bezsilnych, no piękny, tak, bo wiemy, że są to osoby głęboko zaciągające się dymem papierosowym, czyli palące i wyjście przez palące osoby gdzieś w górę, pokonanie pewnych takich fizycznych trudności, właśnie zawiera się w tym, że siła jest w bezsilności albo bezsilności też siła, możemy tak to powiedzieć. Także ja nie chciałam zadać, to znaczy mam cały szereg pytań, które chciałam zadać, ale oczywiście nie chcę tutaj zajmować czasu. Ale jedno być może pytanie może być takie, że jak ty wybierasz te spotkania, które ty chcesz opisać albo którymi chcesz z nami się podzielić, prawda? Dlatego, że tak fascynujących spotkań między ludźmi, jak tutaj to opowiadane, tylko jedno z wielu opowiadane, między Ingardenem a Stein jest naprawdę wiele i szczególnie w tym regionie naszym. Ja wróciłam teraz z Estonii i wiem, na ile przez nas nieodkryty jest ten fascynujący świat na północ od nas. Nie właśnie nie na Europę Środkowo-Wschodnią, tylko na północ, skąd zresztą w Daugavpilsie mamy urodzonych nie tylko Rodko, ale Michelsona, tak, z Rygi wywodzi się bardzo wiele osób. Jest to jedyne miasto, które Kant odwiedził, tak? Z Królewca, czyli z Kaliningradu, który tuż obok jest, urodziła się Hanna Arendt, która jechała do innego filozofa, żeby się uczyć. Czyli tych spotkań jest całe mnóstwo tuż obok nas. Więc dlaczego akurat tamte spotkania, a nie inne? Dlaczego na przykład Havel, Michnik, a nie ktoś na przykład inny? Dziękuję. No to jest doskonałe pytanie. To jest właśnie to jest pytanie też. Ja spędzam dużo czasu z doktorantami na ten temat, bo jak piszesz książkę, no trzeba też, no ponosi się do tego no, z punktu widzenia literackiego. No bo jak Hanna Arendt opisuje, co ona mówi, że the boundless interrelatedness. Czy bezograniczona
bezprzeliczna, bezgraniczna interrelatedness, ten wzajemne odnoszenie się, że nie ma naturalnych granic, bo w zasadzie życie odnosi się do życia. No, nie ma żadnej absolutnie granicy, więc zawsze jest ten element arbitralności. Jak rozmawiam z doktorantami, trzeba podjąć decyzję, gdzie zacząć, gdzie kończyć. No, ile postaci, jakie postaci. I to już jest wybieranie, to jest wybór i z punktu widzenia literackiego, no i z punktu widzenia historycznego na podstawie źródeł. No jak ja właśnie mówiłam, że no, ja ciągle mam poczucie no, winy albo wyrzuty sumienia, bo nie powinnam było no, czytać te listy Edity Stein do Ingardena. Ona bardzo nie chciała, żeby te listy zostały czytane przez kogoś innego. Jestem w stanie opisać tę historię tylko z powodu tego, że Ingarden zachował te listy. I po jej śmierci, latami po jej śmierci, on nawet widział. Jestem... Wybieram właśnie często według źródeł, bo bez dostatecznie bogatych źródeł nie da się opisać albo opowiadać w bardzo zadowalający sposób. Zawsze są luki, oczywiście. Zawsze są takie dziury, zawsze są, Ingarden by powiedział, miejsce nie do określenia. No, nie da się dowiedzieć wszystkiego. Nigdy nie da się dowiedzieć wszystkiego. Zawsze są te puste miejsca, gdzie nie udało nam się znaleźć kawałki tej puzzli. Ale muszę podjąć decyzję na podstawie tego, kiedy wydaje mi się, że ja mam dosyć kawałków, żeby naprawdę opisać w jakiś barwny, zadowalający sposób. I to jest subiektywne sądzenie w pewnym momencie, czy mam dosyć, czy nie mam dosyć. No, czasami się zdarza, że ja mam dużo źródeł, ale nie mam zaufania do tych źródeł. Więc trzeba mieć dosyć i trzeba mieć zaufanie. Kiedy wolno mieć zaufanie, no to też jest sprawa sądzenia. No często się waham, no trzeba porównować to, co no, znajduję w jednym archiwum z tym, co znajduję w drugim archiwum. To cała sztuka polega na tym. Ale jak nie mam dosyć źródeł, wydaje mi się, że ta cała historia jest zbyt płaska, jest zbyt powierzchowna. Więc często wybieram na tej podstawie. No i też chodzi o to, żeby można niby uwikłać i powikłać te rozmaite narracje razem. No, żeby to miał pewien kształt, no jako książka, żeby czytelnik byłby w stanie naśladować no, jakoś narrację. Nawet jeśli jest trochę chaotycznie, nie może być zupełnie arbitralnie, bo wtedy to jest zbyt wymagające dla danego czytelnika. Więc często na tej podstawie i też jestem ograniczona przez to, że nie znam każdego języka. So, fascynująca historia rumuński na przykład, której bardzo bym chciał opowiadać, ale nie znam rumuńskiego. No więc tych języków, których nie znam, no trzeba zostawić te tematy dla historyków, którzy znają te języki. Ale mimo wszystko znasz ich bardzo dużo, więc to jest osobna tajemnica twojego warsztatu. Bardzo proszę. Żeby mnie pies nie bronił. To właściwie nie jest pytanie, bo chcę powiedzieć, że ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio z taką uwagą i z taką fascynacją słuchałam kogokolwiek, kto by mówił. Muszę tu wyrazić po prostu mój głęboki podziw dla nie tylko talentów językowych, bo
My jesteśmy na tym, my się poznałyśmy kiedyś. Normalnie mówiłabym pani, ale będę mówić ty, bo się znamy, więc jesteś po prostu niezwykłym talentem językowym i masz jakiś rodzaj daru wejścia w... Bo zadałaś pytanie, prawda, jak że można, że inna jest droga, czy tak stawiali oni, że inna jest droga od podmiotu do przedmiotu i inna droga od podmiotu do podmiotu. Wydaje mi się, że umiejętność przejścia od podmiotu do podmiotu, tak żeby ten drugi podmiot wybrzmiał, to już jest pewien, to już jest dar. I wydaje mi się, że masz ten dar, więc to jest cudowne. Więc bardzo proszę, żeby tę książkę pisać, żeby ją jak najszybciej opublikować i uczyć się języka rumuńskiego i kolejne historie nam opowiadać. To jest po prostu niezwykłe. To jest i za to chciałam podziękować. To tyle ode mnie. O, dziękuję. Tak, dobry wieczór. I ja też chciałam zacząć od dziękowania, bo tak dopiero przyjechałam, jeszcze mam walizkę, a już się tak od razu czuję bardzo w domu. I w domu w tym miejscu, i w domu w tym temacie, o którym rozmawialiście, i w tych nazwiskach, które przywoływaliście, to było dużo takiego no, bliskiego, domowego dla mnie tematów. I tak właśnie nawet jeszcze niedomknięte mam to w słowa. Ale pomyślałam, że... taka nitka, która mi się pojawiła w głowie, kiedy rozmawialiście. Czytałam w tym roku taki esej Romana Ingardena, właśnie, który był zamieszczony na końcu książeczki o człowieku, o owocnej dyskusji słów kilka. I pomyślałam, że to był bardzo ważny dla mnie esej i tak myślałam, że on w ciekawy sposób łączy te dwie płaszczyzny, o których teraz rozmawialiście. Z jednej strony właśnie filozofii dialogu, w jaki sposób... być z tym człowiekiem i spotkać się z nim rzeczywiście, ale z drugą tą stroną, że właśnie też mi się spodobał właśnie ten pomysł, że cudzoziemiec właśnie zaproszony na wybory będzie widział inaczej, będzie widział wyraźniej przez tą właśnie dziwność, nienaturalność tego wszystkiego, co jest dla niego nieudomowione. I tak pomyślałam właśnie, że właśnie w tym eseju Roman Ingarden też pokazuje, że spotkanie z drugim człowiekiem, uważny dialog budowany na słyszeniu, słuchaniu siebie nawzajem, zrobieniu w sobie przestrzeni na usłyszenie tej drugiej osoby, też daje nam, zapewnia nam możliwość rzeczywiście dotarcia do rzeczywistości również. Poprzez to, że spotkamy się z tą perspektywą innego, który właśnie może to, co dla nas jest oswojone i naturalne i właśnie przez to tego nie widzimy, on dla niego nie jest naturalne i on to widzi jakoś właśnie dziwnie, inaczej i przez to może nam pomóc zauważyć to. Więc pomyślałam, że to jest bardzo ciekawe, bo też mówiłaś o fenomenologii i tak, nie wiem, to była taka moja refleksja, ale myślałam, że gdyby się może chciała dotknąć jeszcze tego tematu właśnie jak dialog, jak spotkanie z drugim człowiekiem może być też dla nas przestrzenią do dotarcia nie tylko do niego, ale właśnie do poznania rzeczywistości, zauważenia rzeczywistości. Tak, dziękuję. Dziękuję. Nie, wśród wielu rzeczy, które no, kocham w tej części świata, no, to jest właśnie, wydaje mi się, że ta sztuka rozmowy jest tutaj bardziej doceniona niż u nas. No, jak jestem tutaj w Krasnogórze, na przykład zawsze rozmawiam z Krzysztofem, no, albo nawet no, w Warszawie, w Wiedniu, w Kijowie, no, jak mam promocję, książkę, prawie zawsze jest rozmówca. No, to jest dialog, a nie monolog. I u nas to prawie zawsze jest monolog. Zawsze wykładam. Nie wiem dlaczego, czy to jest tradycja, czy to jest kultura naukowa, ale oczywiście dla mnie to jest o wiele bardziej ciekawe, jak rozmawiam z kimś, bo wtedy rozmaite rzeczy przychodzą mi do głowy, które by nie przyszły mi do głowy, gdybym tylko rozmawiałam ze sobą. Że to jest ta możliwość kreatywna, właśnie ta możliwość nieprzewidywalności, bo już wiem, co ja mam do powiedzenia. No to jest tylko w tym momencie, kiedy ktoś daje mi jakiś nowy pomysł, że to jest ten iskra, no życie, to jest ten iskra przygodności,
Ja boję się, że to jest umierająca sztuka, no ta sztuka rozmowy. Ale ja chciałbym wierzyć, że da się zachować. Przywoływaliście i Marcy przywoływała i państwo sztuk Siłę Bezsilnych Havla. My żeśmy mieli tutaj pamiętanie Havla. Troszkę próbuję na nowo spoić te nasze letnie rozmowy i dyskusje. I pamiętam, jak tą książkę przywoływaliśmy w tej debacie. Adam Michnik, obecny tutaj, powiedział coś takiego, że odpowiedzią na takiego Havla na dzisiaj byłoby tworzenie paralelnych społeczności. I nawiązał do książki innego dysydenta czechosłowackiego, Edwina Bendy, który napisał tą słynną książkę o paralelnych wspólnotach. Akurat los tak chciał i znowuż mieliśmy ten dziwny przypadek, że w kącie kawiarenki siedziała Masza Gessen, która pisze obecnie książkę o nowych parallel communities jako odpowiedzi na przyszłość. Mówię o tym, bo nawiązuję do tego, od czego rozpoczęłaś rozmowę, Marcy, czyli do życia w prawdzie. To pojęcie Bendiego paralelnej społeczności nie polegało na tym, czy nie musimy je tak odczytywać, że to ma polegać na tym, żeby uciec od społeczności, od społeczeństwa, żeby stworzyć swoje. Tylko właśnie na tym, żebyśmy tu, gdzie jesteśmy, w czasie, w którym jesteśmy, żyli tak, jak wierzymy w to. Żebyśmy żyli w prawdzie, w takich warunkach, w takich środowiskach, jakie są nam dane przez czas, przez historię, żebyśmy raz nie uciekali od tego gdzieś w osobne społeczności, ale dwa, żebyśmy nie rezygnowali z bycia sobą tam, gdzie to jest możliwe. I to też odczytuję jako ważne przesłanie tej naszej rozmowy i tych wszystkich dialogów do tego, jak powinniśmy żyć nieoczywiście, nieprzewidywalnie, bo Timothy Snyder z kolei odczytał Havla wtedy, pamiętasz, jako nieprzewidywalną książkę i myśl. Więc odczytuję to też jako lekcję tych naszych letnich spotkań, ale może ty masz jeszcze jakieś odczytanie, jakąś lekcję, którą stąd bierzesz, Mirko, którą na koniec chciałabyś się z nami podzielić. No, może tylko krótko, no, wracając do Havla i do Adama i na to spotkanie na górze. Kiedy zaczęłam tę książkę, albo kiedy zaczęłam myśleć o tej książce, no, lata temu, ja wiedziałam, że w końcu ja chciałabym wrócić do tej filozofii dysydentów w latach 70. i 80. Ale wtedy nie przypuszczałam, że jak będę w trakcie dopisania tej książki, już by... A, no, masz coś do powiedzenia. Że już byliśmy na takim świecie postprawdy. I to dało mi do myślenia o tej całej filozofii prawdy wśród dysydentów inaczej. Bo ja zrozumiałam, że ta historia postprawda też ma swoją historię. No i zda się naśladować ta cała bardzo ciekawa tradycja ruchu fenomenologicznego, egzystencjalnego przez poststrukturalizm, przez dekonstrukcję we Francji. I to motywacja, taka oryginalna motywacja, to chodziło o to, by ochronić się przed wielką narracją, przez tę wielką ideologię, która dały nam totalitaryzm. I to był bardzo, to była taka skłonność i taki impuls, który wydaje mi się bardzo zrozumiały i uzasadniony. Ale ta cała tradycja się stworzyła inaczej w środkowo-wschodniej Europie.
A tam po 68 roku, i to jest najbardziej widać u Havla u Miknika, nie chodziło o to, by powiedzieć, że nie da się mieć prawdę, nie da się mieć prawdę stabilną, nie da się mieć podmiot stabilnie, nie da się mieć stałe znaczenia, bo wszystko jest płynne. No, wszystko dekonstruuje się. I ten właśnie ta ruch filozoficzny tutaj był trochę inaczej. Chodziło o to, że też trzeba zrezygnować z wielkiej racji. To samo trzeba pożegnać się z tą wizją świata, w którym wszystko da się ogarniać w jednej narracji. Ale tutaj chodziło o to, że jakieś grube pojęcie podmiota, grube pojęcie podmiotowości, to nie jest to, co spowoduje, że prawda jest niemożliwa. To właśnie jest to, co ugruntuje prawdę. I to jest jakiś ruch czy decyzja filozoficzna, że ten bardzo gruby podmiot, bym powiedziała, to jest ugruntowanie prawdy, to nie jest nieumożliwienie prawdy. I że podmiot jest powiązany i związany z prawdą przede wszystkim przez odpowiedzialność. I to jest ta filozofia odpowiedzialności. Tak, no z jednej strony masz podmiot, z drugiej strony masz prawdę, masz prawdę obiektywna w pewnym sensie, masz świat. No i pomiędzy jest odpowiedzialność. I teraz patrząc wstecz z punktu widzenia naszego dzisiejszego świata postprawdy, wydaje mi się, że może to ma szczególnie wartość, by wrócić akurat do tego momentu i do tego filozofii. Drodzy, jeszcze jest pytanie. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Z dużą przyjemnością słucham Pani opowieści. I w tym kontekście chciałbym zadać pytanie takie trochę prywatne. Jeżeli ono wkracza zbyt w Pani prywatność, to proszę nie odpowiadać, ale chciałbym, to pytanie też jest w kontekście Pani książki, którą Pani pisze. Otóż wspomniała Pani, że jest Pani osobą niewierzącą. Co to znaczy dla Pani być osobą niewierzącą? I czy ta Pani niewiara w kontekście religii wkracza jakoś, czy ma znaczenie w przypisaniu książki, która też zahacza o religię? Dziękuję. No to dobre pytanie i chętnie odpowiem do takiego stopnia, że jestem w stanie, bo właśnie długo zmagałam się, szczególnie z tą historią Edity Stein, z powodu tego, że nie jestem wierząca. Że nie jestem, tak. Że to jest ten skok zrozumienia. No bo ona w pewnym momencie stała się zwierząca i skąd taka wiara. I ja chciałam zrozumieć, no skąd to pochodzi. No jak to jest możliwe, czy to jest skok, czy to jest skok przez rozum. I to jest wyzwanie dla mnie. Nie mogłabym powiedzieć, że jestem ateistą, ja bym powiedział, że jestem agnostyczko. No po prostu mój syn ciągle zadaje pytanie na ten temat i ja po prostu mówię, że to nie wiem. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie wiedzieć. Ja zawsze mu mówię, że najważniejsze jest to, że jeżeli Bóg jest, jeżeli Boga nie ma, to samo trzeba myśleć o tym, jak odnosimy się do innych ludzi. No to samo trzeba zwrócić się do każdego z życzliwością, z szacunkiem, z godnością. Więc pod tym względem to nigdy ja nigdy nie torturowałam siebie, że nie jestem pewna, czy jest Bóg. Ale męczę się z tym w stosunku do swoich bohaterów.
Właśnie tak samo, jak męczę się z tym, jak Husserl zrozumie. Husserl ma takie pojęcie, że zda się w jakiś mistycznie niby sposób rozdzielić ten transcendentalnie jaźni od tej empirycznej jaźni. Teoretycznie jestem w stanie opisać te procedury, ja prowadzę zajęcia na ten temat, ale czy naprawdę zrozumiem? Wydaje mi się, że to jest taka zwariowana fantazja, że coś takiego można teoretycznie opisać, ale jak to się robi w życiu, jak on był przekonany, że to się uda, ja starałam się i starałam, i właśnie tak samo jest tak wiara, to czy jestem w stanie. Bo zawsze to jest próba o empatię. Nie chodzi o to, że uzasadnić albo usprawiedliwić tych bohaterów, tych postaci moje. Chodzi o to, żeby zrozumieć. You know, żeby przez jakiś moment widzieć świat ich oczami. I to jest ciągle wyzwanie. Co prawda, jak czytam Tischnera, ja kocham Tischnera, wydaje mi się, że dobrze, gdyby każdy katolik był taki jak Tischner, może też bym została katolikiem, bo ja czuję się bliska niemu. Ale tak, to jest wyzwanie, ale to jest właśnie tak samo wyzwanie, jak bardzo często odczuwam wobec bohaterów, którzy są inni ode mnie. Jak starałam się zrozumieć marksistów, komunistów. Ja nigdy sama nie przeszłam okres, kiedy byłam marksistą, kiedy wierzyłam, że coś takiego jest możliwe. Jestem za młoda. Gdyby byłam z innego pokolenia, chyba bym przeszła, ale będąc w moim wieku nie przeszłam. I długo starałam się dotrzeć do tego, żeby naprawdę był w stanie współczuwać. I chyba wobec wierzących staram się zrobić mniej więcej tak samo. Myślę, że Józef Tischner byłby bardzo zadowolony z twojej odpowiedzi, prawda? Drodzy Państwo, ja tylko jedno jeszcze mam na koniec do powiedzenia. Za dwa dni czeka nas tutaj w Krasnogródzie Misterium Mostu i nie wyobrażam sobie lepszego wprowadzenia niż ta rozmowa z Marcy Shore dzisiaj o spotkaniu, o filozofii dialogu, o tajemnicy mostu. Jak widzicie Państwo, już czas kończyć. Dzieci i tak były bardzo cierpliwe. A Marcy Shore, bardzo pięknie dziękujemy za tą rozmowę. Dziękuję bardzo, Marcy. Ja bardzo dziękuję. Tylko uważę, że Rumi ma dostać mikrofon. Rumi.